Sprawa Magdaleny serwuje w zespole. Na rozprawę stawiła się pani obwiniona Magdalena Joanna Nesteruk, stawiła się pani obwiniona Elżbieta Beata Poleszuk, stawił się w imieniu oskarżyciela publicznego Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce pan Grzegorz Karwowski. W charakterze publiczności stawiła się pani Barbara. Wydawało mi się, panie profesorze, że świadek również stał, jak szedłem tam dalej właśnie, więc proszę głośno. Z tego powodu oskarżyciel wynosi na podstawie artykułu 360 paragraf 1 ust. 3 KPK o częściowe wyłączenie jawności postępowania poprzez nieutrwalanie obrazu z powodu tego, iż świadek jest oficerem operacyjnym. Moment, proszę sprawdzić zatem, czy jest świadek i za chwilę zobaczymy. Dokończmy zatem. Wnioskując o umożliwienie rejestracji dźwięku i obrazu sprawy w związku z ważnym interesem z publicznym enter. W tym miejscu oskarżyciel informuje, że w dniu dzisiejszym stawił się również na rozprawę wezwany świadek. Przecinek. Niemniej jednak w tym miejscu wnioskuje oskarżyciel, że o ile sąd wyrazi zgodę na zezwolenie przedstawicielom mediów na publikację przebiegu rozprawy, to w związku z osobą świadka wnioskuję o wyłączenie jawności rozprawy w takiej jej części, w jakiej zeznania składać będzie świadek, albowiem jest on oficerem operacyjnym policji. Jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi we wniosku o to, żeby zgoda na utrwalanie przebiegu rozprawy, jeżeli zostanie wydana, nie obejmowała możliwości rejestracji wizerunku i danych osobowych świadka, tak? Nie chodzi o wyłączenie jawności w zakresie składanych zeznań przez świadka, tylko chodzi o wizerunek. Dobrze. I teraz wróćmy raz jeszcze do pytania. Panie obwinione, o tym sąd już wcześniej, tą kwestię sąd wcześniej już wyjaśniał na poprzednim terminie rozprawy. Panie wyrażacie zgodę na publikację i wizerunku, i danych osobowych pań, tak? Nie macie zastrzeżeń co do tego? Nie wnoszą zastrzeżeń co do ewentualnej publikacji wizerunku i danych osobowych. Godzą się z tym, że mogą zostać one ujawnione publicznie. Dobrze. Jakieś inne wnioski formalne ze strony oskarżyciela nie ma, ze strony pań obwinionych nie ma. Sąd postanowił zatem punkt pierwszy.
na mocy artykułu 80 kodeksu postępowania o wykroczenia zarządził, przewodniczący zarządził ciąg dalszy rozprawy przerwanej, albowiem 18 listopada 2014 roku została rozprawa przerwana w niezmienionym składzie. Sąd, działając w trybie artykułu 70 paragraf 5 KPOW w związku z artykułem 357 KPK i w związku z artykułem 360 paragraf 1 punkt 3 kodeksu postępowania karnego udzieli zgody przedstawicielom mediów, niezależne media Podlasia, na utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą obrazu i dźwięku. Natomiast zgoda ta będzie dotyczyła generalnie utrwalania przebiegu rozprawy z wyłączeniem takiego utrwalenia jej, gdzie mogłoby utrwaleniu podlegać osoba świadka, który będzie w tej sprawie składał zeznania. Ważny interes, proszę Państwa, przemawia za tym, żeby osoba, która jest świadkiem w tej sprawie, a jednocześnie jest oficerem operacyjnym policji z racji wykonywanych obowiązków, nie została utrwalona. W związku z tym materiał, który zostanie utrwalony z przebiegu rozprawy, nie może zawierać informacji, bo generalnie nie powinien zawierać co do w ogóle świadków informacji dotyczących ich stanu rodzinnego, miejsca zamieszkania i tak dalej, ale tu w tym zakresie zastrzega sąd, że należy wyłączyć utrwalanie obrazu z chwilą, gdy na sali pojawi się świadek, już z chwilą, gdy na sali pojawi się świadek i kiedy będzie składał zeznania, aż do momentu, kiedy sąd wskaże, że można wznowić utrwalanie obrazu wideo. Dzień dobry. Staje świadek. Uprzedzi od razu świadka, że w związku z wnioskiem oskarżyciela jawność rozprawy jest zachowana z możliwością utrwalania obrazu i dźwięku, ale na czas pańskiego przesłuchania, z racji sprawowanej przez pana funkcji wykonywanych obowiązków zawodowych, sąd zastrzegł, że nie może być utrwalany obraz podczas składania zeznań przez pana osobę, czyli nie będzie nagrania z tej części rozprawy, gdzie pan prezentuje swój wizerunek. Jednocześnie też sąd zastrzegł, że dane osobowe nie mogą podlegać publikacji. Rozprawa jest jawna w tej części, gdzie złoży pan zeznania. Kamera została niewyłączona, ale jest nieutrwalany obraz, bo obiektyw został przestawiony w takie miejsce, gdzie nie jest możliwe utrwalanie obrazu. Ma pan jedno imię? Tak. Pański wiek. W stosunku do pań obwinionych jest pan osobą obcą? Tak. Nie był pan karany za składanie fałszywych zeznań. Zostanie pan w tej sprawie przesłuchany w charakterze świadka. Jako świadek ma pan obowiązek mówić prawdę za składanie zeznań niezgodnych z prawdą, czy zatajanie prawdy na mocy artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego grozi odpowiedzialność karna do 3 lat pozbawienia wolności. Świadek ma prawo odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie bądź pytania, jeżeli odpowiedź na to pytanie bądź pytania mogłaby świadka albo osobę świadkowi najbliższą narazić na odpowiedzialność karną. Czy to jest zrozumiałe? Jeżeli chodzi o złożenie zeznań przez świadka, świadek może złożyć zeznania po uprzedzeniu go odpowiedzialności karnej. Jest też możliwość, że na wniosek stron sąd zaprzysięga świadka, że będzie mówić prawdę. Czy jest taka konieczność? Panie obwinione, za zgodą stron zatem świadek będzie słuchany bez odbierania od niego przyrzeczenia. Czy wie pan, w jakiej sprawie sąd pana poprosił? Tak. Wiem, w jakiej sprawie zostałem poproszony do sądu. Jeżeli chodzi o obchody święta Konstytucji 3 maja, które zaistniały w tym roku w Hajnówce, był pan na tych obchodach? Jeżeli tak, to służbowo, prywatnie? Pełniłem służbę. W dniu 3 maja bieżącego roku pełniłem służbę i wykonywałem obowiązki na terenie Hajnówki? Miasta Hajnówka. I wykonywałem obowiązki służbowe na terenie miasta Hajnówki. Mógłby pan zdradzić, jaki był zakres tych obowiązków pańskich tego dnia? W tych godzinach trwania uroczystości mieliśmy zabezpieczyć. Między innymi miałem zabezpieczać przebieg uroczystości trwających tego dnia
W związku z obchodami Konstytucji 3 maja. W związku z obchodami Konstytucji 3 maja. Zabezpieczenie polegało na czym? Monitorowaniu, utrwalaniu, co, jakim charakterem? Monitorowaniem ja się nie zajmowałem akurat, ale tak służba patrolowo, operacyjna służba patrolowo na terenie miasta. W moim przypadku była to służba patrolowo operacyjna. Czyli pan nie utrwalał przebiegu tego, co się działo, nie miał pan żadnego sprzętu. Był pan obserwatorem naocznym tym, tak? Ja podczas zdarzeń nie miałem żadnego sprzętu do utrwalania przebiegu obserwowanych zdarzeń. Przecinek, byłem obserwatorem naocznym, ale łączność pan posiadał jakąś, tak? Z dyżurnym czy nie? Telefoniczny. W dyżurnym KPP miałem zachowaną łączność telefoniczną. Czy podczas obchodów, które pan był na całości obchodów, czy od pewnego momentu się pojawił? Tak, z przerwami. W przerwami. Służącymi do przemieszczania się. Rozumiem. Z ulicy do parku. Czyli zaczął pan o której godzinie? Nie pamiętam, po nabożeństwach, czy po mszach, tak? Ja swoje obowiązki na terenie miasta rozpocząłem już po mszy, czy mszach, bo były dwie, zdaje się. Po ostatnim nabożeństwie, tak? Wysoki sądzie, pracę rozpocząłem chyba o godzinach rannych, a udaliśmy się w rejon kościoła przy ulicy 3 maja. Po nabożeństwie. Jak się skończyło nabożeństwo? Albo jak się miało kończyć, tak? No gdzieś przy końcówce. Dokładnie nie potrafię określić. Rozpocząłem już po mszy w kościele. Przy ulicy 3 maja. Czyli jak ludzie wychodzili już po nabożeństwie, to pan był na ulicy 3 maja. Tak. Kiedy ludzie wychodzili już po nabożeństwie, ja byłem na ulicy 3 maja. Do końca obchodów pan był, obchody były zaplanowane na dłużej, czyli do której godziny pan pełnił służbę tego dnia? Mniej więcej. Nie pamiętam. Sąd to wie już z urzędu, bo potem po przemarszach były jakieś uroczystości w parku, tak? Czy tego? Znaczy nie. Ja do końca uroczystości w parku nie byłem. To w którym momencie pan opuścił rejon ulic? Jak skończył się ten pochód, czy w trakcie pochodu? Nie no, cały przemarsz z rejonu kościoła przy ulicy 3 maja, przez ulicę 3 maja parkową do parku miejskiego. Tak. I z parku miejskiego po tym zakłóceniu przemowy po lustrze. Rozumiem. I w tym czasie opuściliśmy właśnie skwer. Czyli zapiszmy tak. Byłem na terenie miasta podczas przemarszu ludzi po nabożeństwie ulicami 3 maja. Częściowo parkowej. Częściowo parkowej, aż do parku miejskiego. Aż do miejsca, tak, do obeliska. Aż do parku miejskiego. Do obelisku. Potem w rejonie parku byłem aż do chwili, gdy doszło w nim do zakłócenia przemówienia burmistrza, tak? Tak. Proszę pana, w czasie tym, którym pan obserwował zachowanie ludzi podczas obchodów, jakieś były okrzyki skandowane? No, w trakcie przemarszu. I w parku ewentualnie. Ulicą 3 maja, tak. Byłem świadkiem, że podczas przemarszu ludzi ulicą 3 maja oraz w parku były skandowane okrzyki. Jakie to były okrzyki? Wszystkie, które były skandowane niezależnie już, które pan zapamiętał, pamięta pan czy nie? Jednym z nich, może częściowo, może dokładnie nie mogę przytoczę, ale jednym z nich było zamiast liści będą
na drzewo zamiast liście będą wisieć komuniści? Mogę wszystkich nie przytoczyć, ale skandowano. I tutaj dwukropek. I cudzysłów. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści? I bodajże było coś jeszcze ze słowem komuna, ale nie przytoczę. Czy zamknąć? Był też jakiś okrzyk ze słowem komuna, ale dziś już nie pamiętam. A w parku pamięta pan, co skandowano, czy nie? No właśnie, nie pamiętam. Nie pamiętam, co skandowano w parku. Zeznałem na poprzedniej rozprawie, to właśnie to było jakieś hasło i to nie było jednowyrazowe hasło, tylko tak. Zaraz, momencie. Za chwilę. Czy pan obserwował, kto skanduje te okrzyki? No tak. Obserwowałem, kto skanduje te okrzyki i jak mógłby pan te osoby opisać? Osoby, to grupa była? Raczej osoby, jak zapisałem, że to była grupa osób. Te okrzyki. Była to grupa osób jakoś charakterystycznie ubrana, z jakimiś emblematami, z jakimiś elementami marszowymi, no bo to różnie było. Dokładnie. Była to grupa około 20 kilku osób. Tak piszemy. Była to grupa około 20 kilku osób. Idąca na końcu pochodu, przemarszu. Proszę pisać tak jak pan podaje. Oddzielona od pozostałych uczestników pochodu banerem niosącym przez właśnie osoby na czele idące. To nasza hajnówka. Hajnówka, tak? Hajnówka. Czy narodowa hajnówka? Chyba hajnówka. Hajnówka. Tak. I to te osoby skandowały? I te osoby skandowały, tak. Czy wśród grupy osób skandujących były obydwie panie obwinione? Tak, chcę powiedzieć. Wśród grupy osób skandujących. Okrzyki były panie obwinione. Czy pan jest w stanie powiedzieć, że one, bo wśród grupy były, to już pan zeznał, czy jest pan w stanie powiedzieć, że zaobserwował pan, że skandowały też te okrzyki? Nie jestem. Nie jestem natomiast w stanie powiedzieć, że te panie skandowały wznoszone okrzyki. Odrębnie pan je zapamiętał w jakiś sposób, czy tylko w kategoriach, że były w grupie? Ja pamiętam, były w grupie i akurat pani Poleszuk, pani Misterówko poszły na końcu tej grupy. Odrębnie zapamiętałem obwinione. Zapamiętałem, że były w grupie. Przecinek, zapamiętałem też, że pani Poleszuk szła na końcu tej grupy. Na końcu tej grupy. Szła na końcu tej grupy. A z uwagi takiej, że akurat ja, żeśmy zawsze starali się być przed tą właśnie grupą, w połowie tego przemarszu, nie byłem w stanie zaobserwować, czy tam pani Poleszuk, czy też pani Nestorów na samym końcu tej grupy coś tam skandowała jakiś czas. Z uwagi na to, że ja byłem, przecinek, starałem się być w połowie tego przemarszu, tak? W połowie grupy. Żeby było widać tam połowę grupy z przodu marszowej. Przemarszu. Przecinek, w takim miejscu, żeby było widać od czoła grupę osób skandujących, tak? Grupę osób skandujących. To przecinek, tą, która niosła transparent hajnówka, tak? Tą, która niosła transparent hajnówka. Przecinek, to ja z tego miejsca nie widziałem, co robiły idące z tyłu
Panie Poleszuk i Nesteru, tak? Panie Poleszuk i Nesteru. No i tam jeszcze były też jakieś dwie dziewczyny. Były tam w tej grupie jeszcze jakieś ile, dwie dziewczyny. Czy pan obwiniony legitymował, czy nie? Nie. Ja obwiniony nie legitymowałem. Szczegółów. Sąd odczyta pana zeznanie, które złożył pan na potrzeby innego postępowania, ale w charakterze świadka odczyta zeznania świadka z akt sprawy 7W516/14 w zakresie od słów. Później po wyjściu. Karta 229 werte, karta 229 werte, akt sprawy 7K516/14. Do słów wnosiła okrzyki karta 230 akt sprawy. Wnosiła okrzyki karta 230 akt sprawy 7W516/14. Pan zeznał następująco. Później po wyjściu z kościoła uczestników przemarszu, ta grupa młodzieży ustawiła się na końcu przemarszu. Podczas przejścia ulicami 3 maja parkową do parku ta grupa wnosiła okrzyki. Z tego co później się dowiedziałem z materiałów nagrań, grupa ta podpalała racę. Po wyjściu na miejsce pod pomnik wymieniona właśnie grupa ustawiła się po lewej stronie 15 metrów od pomnika. Grupa ta się zebrała, doszli pozostali uczestnicy i zajęli swoje miejsce. Na krótko zapadła cisza w momencie, kiedy burmistrz podszedł do mikrofonu i zabrał głos, to w pierwszym jego zdaniu wymieniona grupa pod przewodnictwem Dawida Poleszuka wniosła okrzyk. W tej chwili nie pamiętam, jaki był to okrzyk. Trudno mi powiedzieć, czy to był jeden okrzyk. Na pewno nie był to jeden raz. Nie przypominam sobie, że to w tej sytuacji burmistrz przerwał, czy w tej sytuacji burmistrz przerwał swoje wystąpienie, czy też nie. Potem ta grupa gdzieś odeszła od tego miejsca w stronę ulicy Parkowej. Później po około 10-15 minutach część z tej grupy przy ulicy Wierobieja za budynkiem PSS-u wylegitymowałem tą grupę. Jeszcze raz. Potem ta grupa gdzieś odeszła od tego miejsca w stronę ulicy Parkowej. Później po około 10-15 minutach część z tej grupy przy ulicy Wierobieja za budynkiem PSS-u wylegitymowałem wspólnie z Barbarą Ostrowską i innymi funkcjonariuszami, którzy jeszcze później dojechali. Później po przeanalizowaniu materiale nagrań tak zapisano ustaliłem, że palono tam racę. Jedną z tych osób odpalających tę racę był Dorian Wasilewicz ubrany w białą bluzę z długim rękawem z szarymi poprzecinanymi paskami. Ja stałem vis-a-vis grupy i to pan Poleszuk jako pierwszy wniósł ten okrzyk i pozostałe osoby za nim. Po tym, że pan Poleszuk pierwszy krzyknął, stwierdzam, że grupa była pod jego przewodnictwem. Na pytanie obwinionej Barbary Poleszuk. Pod pojęciem grupy, rozumiem grupę osób, tam było w tym czasie około 20 osób. Ta grupa, jak wspomniałem na początku, szła jako ostatnia w przemarszu. Była to grupa skupiona, oddzielali się jakby od reszty tym, że szli na końcu i nieśli przed sobą bodajże z napisem Hajnówka, taki baner. Tam były chyba jeszcze flagi i krzyż celtycki. Między tą grupą a innymi uczestnikami tego przemarszu była przerwa, była ona około 2-metrowa przerwa między tą grupą, w której byli obwinieni, i pozostałymi uczestnikami. Widziałem na nagraniu, że pani Poleszuk wznosiła okrzyki. Trudno mi w tej chwili przypomnieć, jakie to były okrzyki. Jak byłem na miejscu, to pani Poleszuk szła przed banerem, robiła zdjęcia i krzyczała również, wznosiła okrzyki. Tak pan zeznał, potwierdza pan? Tak. Potwierdzam odczytane zeznanie. Proszę pana, dwie kwestie. Pierwsza jest taka, z treści wynika, że chodziło o panią Barbarę Poleszuk, tak? Mówiąc o pani Poleszuk w tym zeznaniu, odnosiłem się do Barbary Poleszuk. Z tego zeznania wynika też, że jednak legitymowanie, czynność legitymowania, żeście państwo przeprowadzali. Tak. Mhm.
Ale nie obwiniony. Prawdą jest, że legitymowaliśmy osoby, tak jak zeznałem w odczytanym zeznaniu, ale nie legitymowaliśmy dzisiaj obecnych na sali obwinionych. Pan oskarżyciel ma pytania do świadka. Panie obwinione, chciałyby świadkowi zadać pytania. Bardzo świadkowi dziękujemy za stawiennictwo i poświęcony czas. Pan świadek jest wolny. Dziękujemy bardzo. Można się oddalić. Do widzenia. Pana z mediów i proszę, jeżeli nie ma świadka, sprzęt można na swoje miejsce poprzednie umieścić. Przewodniczący poinformował strony, iż burmistrz miasta Hajnówka w dniu 20 listopada nadesłał pisemną informację, której treść przewodniczący stronom odczytał. Proszę Państwa, na poprzednim terminie rozprawy, która została przerwana, nie było między innymi informacji nadesłanej przez Urząd Miasta w Hajnówce dotyczącej formy organizacyjnej obchodów Święta Trzeciomajowego i w tym zakresie zostało nadesłane pismo. Stąd je Państwu odczyta. Informuję, że organizatorem uroczystości z dnia 3 maja 2014 roku był burmistrz miasta Hajnówka. Tym samym nie mogły mieć miejsca zastosowania przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku prawo o zgromadzeniach. Uroczystości były organizowane w sposób zwyczajowo przyjęty na podstawie hajnowskiego kalendarza wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych przyjętego do realizacji na 2014 rok z uwagi na brak uregulowań dotyczących obchodów świąt państwowych. Poniżej przedstawiam program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 2014 roku. Piątkowe obchody sąd pominie. 3 maja 2014 roku, sobota i kalendarz. Godzina 9.30, nabożeństwo w intencji ojczyzny w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce. 10 godzina, uroczysta msza w intencji ojczyzny w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Godzina 11, przemarsz ulicami miasta. 3 maja, parkowa do Parku Miejskiego z orkiestrą dętą i mażoretkami. Godzina 11.15, uroczystości upamiętniające Konstytucję 3 maja pod obeliskiem imieniem Konstytucji 3 maja w Parku Miejskim i między innymi hymn narodowy w wykonaniu orkiestry dętej, wystąpienie okolicznościowe burmistrza miasta Hajnówka, modlitwa za ojczyznę, pieśni patriotyczne w wykonaniu orkiestry dętej, złożenie kwiatów, godzina 17, koncert z okazji obchodów 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Hajnowskim Domu Kultury. Podpisano burmistrz Jerzy Sirak. Chciałyby strony się wypowiedzieć w przedmiocie tej informacji, panie obwinione? Strony zgodnie oświadczają, że nie będą wypowiadać się odnośnie ujawnionej informacji burmistrza miasta Hajnówki. Przepraszam. Czy strony chciałyby złożyć jeszcze jakiekolwiek inne wnioski o uzupełnienie materiału dowodowego w tej sprawie? Pan oskarżyciel? Nie, oskarżyciele. Panie obwinione, jakieś dowody chciałyby, żeby jeszcze zostały przeprowadzone? Nie wnioskujecie, panie. Strony, to jest oskarżyciel, przecinek obwiniony. Nie wnoszą o dopuszczenie innych dowodów w sprawie. Proszę Państwa, akta sprawy zawierają dokumenty, co do których jest możliwość albo ich odczytania, albo ujawnienia bez odczytywania za ujawnione. A są to takie dokumenty jak notatki urzędowe, które zostały sporządzone przez funkcjonariuszy policji. To są wymienite dokumenty, które nie były ujawnione, czyli tam, gdzie były zeznania świadków na przykład, są protokoły, a były one odczytane, no to te materiały były ujawnione. Oprócz notatek urzędowych są kserokopie z postępowania, które było prowadzone w sprawie
jako postępowanie już dotyczące czynu z kodeksu karnego o symbole o naturze propagujące faszyzm, ewentualnie inne systemy totalitarne, chodziło o krzyż celtycki i w tym zakresie są materiały znajdujące się w aktach sprawy. Są też zdjęcia, są też zrzuty z materiału filmowego, będące kserokopie zdjęć przedstawiające osoby pań obwinionych. No i w zasadzie to tyle, bo reszta się powiela w stosunku do drugiej pani obwinionej. Czy w zakresie tych materiałów strony wnioskują, żeby je ujawnić przez odczytanie, czy też możemy przyjąć bez odczytywania, że za zgodą stron zatem sąd ujawni, zaliczy w poczet materiału dowodowego te materiały, o których wspomniał, które znajdują się w aktach sprawy, inne materiały, też ujawni korespondencję, która była przytaczana panią i stroną generalnie w trakcie już procesu sądowego, bo nie ma potrzeby, by odrębnie te materiały dodatkowo odczytywać. Zatem jeżeli nie ma innych wniosków dowodowych, a nie ma, bo strony nie złożyły, sąd ujawni, zaliczy w poczet materiału dowodowego te materiały, co do których strony wyraziły zgodę, żeby ich nie odczytywać. Zamykam zatem przewód sądowy, udzielam głosu w pierwszej kolejności rzecznikowi oskarżenia. Bardzo proszę, jakie jest stanowisko oskarżenia w tej sprawie, czego państwo się domagacie, jakiego wyroku oczekujecie? Bardzo proszę. Komendant powiatowy Policji w Hajnówce popiera wniosek o ukaranie, a co do wyroku oddaje się do dyspozycji sądu. Dziękuję bardzo. Rzecznik oskarżenia popiera wniosek o ukaranie obwinionych. Kwestie wymiaru kary pozostawia do dyspozycji sądu. Panie obwinione, w pierwszej kolejności pani Beata Elżbieta Poleszuk. Nie czuję się winna tego, co mi jest zarzucone. I proszę o sprawiedliwość. Obwiniona Elżbieta Poleszuk wnosi o uniewinnienie, bowiem nie czuję się winna zarzuconego jej czynu. Przecinek, wnosi o sprawiedliwy wyrok. Pani Magdalena Joanna, dziękuję bardzo. Pani Magdalena Joanna Nesteruk, jakie są pani wnioski? Elżbieta Nesteruk. Wnosi o uniewinnienie. Przecinek, nie czuję się bowiem winna zarzuconego jej czynu. Proszę państwa, mamy godzinę, dziękuję bardzo, proszę spocząć. Mamy godzinę 10:45. Wyrok w tej sprawie będzie między godziną 11:15 a 11:30. Proszę oczekiwać, sąd poprosi na publikację wyroku. W chwili obecnej proszę, żeby strony opuściły salę i oczekiwały na wezwanie na publikację wyroku.